Od wielu z Państwa otrzymałem prośbę o nagranie filmu dotyczącego yerba mate, a konkretnie jej wpływu na zdrowie. Dlatego w dzisiejszym odcinku poruszę właśnie to zagadnienie. Od razu jednak podkreślę, że dotychczas nie przeprowadzono zbyt wielu badań z udziałem ludzi nad właściwościami prozdrowotnymi, czy też nad szkodliwością tego napoju. Dlatego też w większości przypadków nie możemy mówić o tym, że yerba mate na pewno działa w taki czy inny sposób. Dysponujemy głównie wynikami badań wykonanych na zwierzętach i liniach komórkowych, stąd możemy jedynie powiedzieć, że są pewne przesłanki, które wskazują na konkretne kierunki działania. I przejdźmy teraz do omówienia tego, co udało mi się ustalić, jeśli chodzi o walory zdrowotne yerbamate. Zapraszam do oglądania. Otóż yerba mate to napar przygotowany z wysuszonych liści i gałązek rośliny o nazwie ostrokrzew paragwajski. Czasem yerba mate jest mylona z tradycyjną herbatą, jednak są to dwa zupełnie inne produkty, bo pochodzą od dwóch różnych roślin. Tak jak powiedziałem, yerba mate to ostrokrzew paragwajski, a wszelkiego rodzaju herbaty otrzymywane są z liści krzewu o nazwie herbata chińska, czyli z łaciny Camellia sinensis. Ostrokrzew paragwajski to roślina, która pochodzi z Ameryki Południowej. Rośnie ona głównie w Argentynie, Paragwaju, Brazylii, a także Urugwaju. Pierwotnie po yerba mate sięgali Indianie zamieszkujący właśnie wspomniane rejony, którzy nosili nazwę Guarani. Dość charakterystyczną cechą yerba mate jest to, że susz roślinny jest zwykle zalewany kilkukrotnie, czyli z jednej zasypki możemy otrzymać kilka naparów. Drugim specyficznym elementem picia yerba mate jest to, że do tego celu najczęściej wykorzystuje się specjalne naczynia. Jednym z podstawowych akcesoriów jest matero, czyli naczynie, w którym zaparza się liście. Jest ono zwykle wykonane z tykwy, drewna lub ceramiki. Tu dopowiem, że to właśnie tykwa była głównym surowcem wykorzystywanym do produkcji naczynia i stąd wzięła się nazwa yerba mate, która dosłownie oznacza zioło z tykwy. Drugim zaś nieodłącznym elementem jest rurka, przez którą pije się napar. Nosi ona nazwę bombilla. Przejdźmy teraz do omówienia składników, jakie możemy znaleźć w yerba mate. Otóż jednym z najważniejszych związków, z których właściwie słynie ten napój, jest kofeina. Tu dodam, że zawartość kofeiny w yerba mate jest niższa niż w kawie, ale wyższa niż w herbacie. Ze względu na to, że istnieje wiele różnych odmian yerba mate, to i poziom kofeiny jest nieco zróżnicowany. I co ważne, tak jak wspomniałem, yerba mate zaparza się kilkukrotnie. Jak można się spodziewać pod względem stężenia kofeiny, ale i walorów smakowych, najmocniejszy jest pierwszy napar. I pokażę, jak to wygląda na przykładzie jednej z odmian yerba mate, o nazwie Cimarao. Po pierwszym zalaniu napar w ilości 250 ml zabiera do około 66 mg kofeiny. Po ponownym zalaniu zawartość kofeiny wynosi około 48 mg. Z kolei trzeci napar to już tylko 34 mg, zaś czwarty dostarcza do około 29 mg kofeiny. Ale tak jak powiedziałem, wartości te należy potraktować orientacyjnie, ponieważ poziom kofeiny uzależniony jest też od rodzaju yerba mate, a także temperatury wody oraz czasu zaparzania. W yerba mate znajdziemy też śladowe ilości teobrominy. Jest to składnik o łagodnym działaniu pobudzającym i moczopędnym, wykazuje właściwości nieco podobne do kofeiny, ale o wiele słabsze. Jego głównym źródłem są ziarna kakao i gorzka czekolada. Dla porównania w 100 gramach gorzkiej czekolady, czyli jednej standardowej tabliczce, znajduje się od 500 do 900 mg tobrominy. Z kolei w jednej 250 ml porcji yerbamate mamy zaledwie około 20 mg. Do związków znajdujących się w yerba mate należy zaliczyć też polifenole czyli składniki cechujące się silnymi właściwościami przeciwutleniającymi. Mam tu na myśli głównie związki takie jak kwas chlorogenowy, kwas kawowy i kwas chinowy. Omawiając skład mate, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na wielu portalach internetowych bardzo często pisze się, że napój ten zawiera witaminy i składniki mineralne. I według mnie ta informacja nieco wprowadza w błąd, a to dlatego, że poziom tych składników w naparze jest marginalny, wręcz na granicy oznaczalności i nie ma on żadnego znaczenia dla naszego zdrowia. Wiedząc już, jakie składniki bioaktywne znajdują się w yerba mate, przejdźmy teraz do wyjaśnienia, w jaki sposób napój ten może wpływać na nasze zdrowie. Obecność kofeiny w yerba mate sprawia, że napój ten wykazuje działanie pobudzające, łagodzące zmęczenie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a także wspomaga pamięć oraz koncentrację. Tu dodam jeszcze jedną rzecz. W opinii konsumentów yerba mate napój ten ma pewną przewagę nad kawą, Mam tu na myśli to, że yerba mate pobudza i dodaje energii, ale nie wywołuje przy tym nerwowości, jak ma to czasem miejsce po wypiciu kawy. Za sprawą wspomnianych związków bioaktywnych, takich jak kwas chlorogenowy, napar z yerba mate wykazuje silne właściwości przeciwutleniające. Naukowcy zbadali, że jest on skuteczny w neutralizowaniu aktywności wolnych rodników, a jak wielokrotnie udowodniono, to właśnie nadmiar wolnych rodników powoduje stres oksydacyjny w naszym organizmie, a to sprzyja powstawaniu wielu chorób cywilizacyjnych. Stąd można powiedzieć, że składniki zawarte w yerba mate działają ochronnie na nasz organizm wobec cząsteczek, które powolnie, ale systematycznie uszkadzają komórki i tkanki ustroju. W literaturze naukowej istnieje wiele dowodów wskazujących na to, że regularne picie yerbamate może mieć korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Doświadczenia wykonane na zwierzętach pokazały, że stosowanie yerba mate spowodowało zmniejszenie uszkodzenia komórek śródbłąka naczyń krwionośnych. Mówiąc inaczej, yerba mate może prawdopodobnie poprawiać stan naszych żył i tętnic, przyczyniając się do rzadszego występowania miażdżycy. Przy okazji warto też dopowiedzieć, że dobroczynne działanie yerba mate wykazano również w badaniach z udziałem ludzi. Eksperci zauważyli, że spożywanie naparu w ilości 330 ml 3 razy dziennie spowodowało poprawę profilu lipidowego krwi. Mówiąc bardziej konkretnie, u uczestników badań odnotowano poprawę stosunku zawartości lipoprotein o wysokiej gęstości, czyli HDL do lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL. Co więcej, yerba mate przyczynia się również do redukcji poziomu szkodliwych trójglicerydów. Na podstawie tych danych autorzy opracowania zasugerowali, że yerba mate może być wartościowym elementem diety, zmniejszającej ryzyko rozwoju choroby wieńcowej. Yerba mate przypisuje się również właściwości wspomagające odchudzanie. I rzeczywiście wydaje się być coś na rzeczy. W 2015 roku została opublikowana praca naukowa, na łamach której jej autorzy potwierdzili, że yerba mate jest pewnym wsparciem dla osób chcących zgubić zbędne kilogramy. Badacze wykazali, że stosowanie yerba mate przyczyniło się do obniżenia zawartości tkanki tłuszczowej i wartości wskaźnika WHR, czyli stosunku obwodu talii do obwodu bioder. Takie działanie wynika prawdopodobnie z tego, że związki obecne w yerba mate zapobiegają na poziomie komórkowym odkładaniu się trzewnej tkanki tłuszczowej. Pomimo tych obiecujących efektów, nie chciałbym jednak, aby postrzegali Państwo yerba mate jako cudowny środek na odchudzanie, Prawdopodobnie napój ten może ułatwić walkę z nadwagą i otyłością. Jednak to nie jest tak, że będziemy pić yerbę, a wartości na wadze będą cudownie spadać. Aby odchudzanie było skuteczne, należy wprowadzić szereg zmian, a włączenie yerba mate może być tylko jednym z wielu elementów tej układanki. Niedawno nagrałem film na temat tego, jak umiejętnie wziąć się za odchudzanie, aby było ono skuteczne. Zachęcam oczywiście do jego obejrzenia. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszą prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik wejdź na www.drbartek.pl ukośnik dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania yerba mate mogą osiągnąć również prawdopodobnie osoby zmagające się z cukrzycą. Po pierwsze, badacze dowiedli, że regularne picie omawianego napoju przez osoby z cukrzycą typu drugiego lub osoby w stanie przedcukrzycowym skutkowało redukcją stężenia glukozy na czczo aż o 25 mg na decylitr. Oznacza to bardzo zadowalający efekt. Po drugie, eksperymenty in vitro pokazały, że związki obecne w yerba mate mają zdolność do hamowania tworzenia się zaawansowanych produktów glikacji. Być może brzmi to dosyć naukowo, dlatego krótko wyjaśnię, o co w tym chodzi. Gdy w naszym organizmie znajdują się zbyt duże ilości węglowodanów, w tym glukozy, to chętnie łączą się one z białkami, a konkretnie z aminokwasami, z których białka są zbudowane. Wówczas powstają wspomniane zaawansowane produkty glikacji i takie połączenia sprawiają, że białka te przestają pełnić swoje funkcje. To trochę tak, jakbyśmy zarzucili sobie na plecy worek cementu i kazano by nam robić przysiady. Myślę, że z takim obciążeniem nie byłoby nam łatwo. Te niekorzystne procesy sprawiają, że na przykład nasze naczynia krwionośne stają się mniej elastyczne, a to sprzyja tworzeniu się blaszki miażdżycowej. Mało tego, to właśnie m.in. te procesy są winne występowaniu powikłań cukrzycy, takich jak retinopatia, czyli cukrzycowa choroba oczu, nefropatia, czyli uszkodzenie nerek, a także neuropatia cukrzycowa, czyli uszkodzenie układu nerwowego, które początkowo objawia się m.in. drętwieniem i pieczeniem kończyn. I tu z pomocą przychodzą właśnie związki obecne w yerba mate, które przeciwdziałają tym wszystkim niekorzystnym zmianom. Szereg przeprowadzonych doświadczeń na zwierzętach pokazał również, że yerba mate może mieć ochronny wpływ na wątrobę, a mianowicie eksperci dowiedli, że składniki znajdujące się w tym napoju mogą zmniejszać odkładanie się kropelek tłuszczu w tym narządzie i zapobiegać w pewnym stopniu stłuszczeniu wątroby. Jeśli chodzi zaś o pewne kontrowersje dotyczące szkodliwego wpływu yerba mate na zdrowie, to właściwie takowych nie znalazłem, poza jednym zagadnieniem. A mianowicie mówi się, że regularne picie yerba mate może skutkować rozwojem nowotworów. Aby zweryfikować te informacje, nieco zagłębiłem się w temat i teraz chciałbym przedstawić Państwu to, co udało mi się ustalić. Otóż badanie przeprowadzone w Urugwaju, czyli w kolebce yerba mate, Pokazały pewien związek pomiędzy spożywaniem tego napoju a rozwojem nowotworów. Badacze wykazali, że u konsumentów yerby częściej obserwowano występowanie nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego, żołądka, krtani, płuc, szyjki macicy, prostaty, pęcherza moczowego i nerek. Rozpoczęto pracę nad wyjaśnieniem, dlaczego yerba mate może potencjalnie sprzyjać powstawaniu nowotworów. W toku badań okazało się, że w niektórych próbkach yerba mate znajdują się wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, takie jak chociażby benzopiren. Są to związki o udowodnionym działaniu kancerogennym. Występują one m.in. w dymie papierosowym i zanieczyszczonym powietrzu. Zapewne zastanawiają się Państwo, skąd ich obecność właśnie w liściach hierby. Pewnym wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest to, że przed sprzedażą liście i mate są poddawane różnym procesom przetwarzania. Jednym z nich jest powolne suszenie z wykorzystaniem dymu drzewnego. I to właśnie ten etap może skutkować pojawieniem się wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie próbki są zanieczyszczone wspomnianymi związkami. Ponadto pamiętajmy też, że znaczenie ma również dawka pochłanianych składników. Stąd uważam, że osoby, które piją umiarkowane ilości yerba mate, w ilości do około 1 litra dziennie, nie powinny mieć żadnych powodów do obaw. W kontekście nowotworów trzeba jednak powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Związek pomiędzy regularnym spożywaniem yerba mate, a powstawaniem raka jamy ustnej i raka przełyku może być podyktowany temperaturą wypijanego napoju, a mianowicie uważa się, że spożywanie gorących napojów, Sprzyja powstawaniu wspomnianych nowotworów. Mam tu na myśli temperaturę rzędu powyżej około 60 stopni Celsjusza, i to właśnie yerba mate jest stosunkowo często spożywana o takiej temperaturze. Jednak podkreślam, że zasada ta nie dotyczy wyłącznie yerby, ale również innych napojów, w tym np. herbaty czy też kawy. Tu dodam, że ogólnie dobrą praktyką jest, aby nie spożywać potraw i napojów o zbyt wysokiej temperaturze. Z drugiej strony dysponujemy też wynikami badań, które pokazały, że spożywanie yerba mate wiąże się z mniejszym ryzykiem raka piersi. Wobec tych wszystkich informacji jestem zdania, że yerba mate spożywana na poziomie do około 1 litra dziennie o umiarkowanej temperaturze nie budzi obaw co do działania rakotwórczego. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem udało mi się przybliżyć państwu, czym dokładnie jest yerba mate, Jakie składniki aktywne zawiera, oraz w jaki sposób może potencjalnie wpłynąć na nasze zdrowie. Uważam, że napój ten może być ciekawą alternatywą dla zielonej czy jakiejkolwiek innej herbaty. Osobiście jerbę piłem raz w życiu i nieszczególnie mi smakowała, ale po przygotowaniu tego materiału chyba dam jej drugą szansę. Jestem ciekaw, jakie Państwo macie doświadczenie z tym napojem, czy regularnie po niego sięgacie i na co zwracacie uwagę przy jego zakupie. Będę wdzięczny za podzielenie się tymi informacjami w komentarzu pod filmem, a na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.